dzień dobry kochani w nowym Daily Vlogu. Zaczynamy nasz wakacyjny tydzień nad polskim morzem, a dokładnie wczoraj przyjechaliśmy do Sopotu. Znajdujemy się mniej więcej jakieś 200-250 metrów od plaży, więc mamy bliziutko. Pogoda jest idealna, nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszej pogody. Zapowiada się. Nie bardzo. No co nie bardzo idealne? No mogłoby być bardziej gorąco, tak? W środę będzie. No o dobra, od środy będzie idealna. Tak jest. Idealna od środy. Zostajemy tutaj właśnie na cały tydzień w Sopocie. I za moment, tak jak widzicie, jestem bez makijażu, już praktycznie gotowa. Uderzamy na plażę. Trzeba odpoczywać, relaksować, łapać siły. Korzystać z chwili, no w końcu mamy przecież lato. I jeszcze tak sobie pomyślałam, co wy na to, pokażę wam nasze mieszkanko, taki rzut okiem, raz, dwa, jak ono wygląda. Przy okazji powiem wam, że Max zakochał się w prysznicu, bo powiedział, że na jego wymiar jest idealny. Tutaj mamy szafeczki, już oczywiście zorganizowane. O. Mój wakacyjny zapach to oczywiście Bronze Goddess od Estée Lauder. Wzięłam całą dużą butlę, bo po prostu kocham ten zapach, ale jeszcze sobie pomyślałam, że wezmę tak w razie, gdyby były jakieś chłodniejsze wieczory, mój jesienny zapach, jeden z ulubionych od Jo Malone. Tutaj widzicie, mam go tak niewiele, ale jest mała opcja, mała wersja, fajnie sprawdza się właśnie na wyjazdy. A jak pachnie Max na naszych wakacjach w Sopocie? Pachnie Michaelem Korsem Extreme Blue, też w takim małym opakowaniu 30, świetny na wyjazd. Jak widzicie, ja zawsze ze sobą w większości zabieram miniaturki kosmetyków, bo to jest świetna opcja, żeby sobie coś potestować, sprawdzić. Tutaj mam też te miniaturki Laneige, o których wspominałam wam w ostatnim haulu kosmetycznym i mogę wam już dzisiaj powiedzieć, że najbardziej na tę chwilę przypadł mi do gustu ten krem do mycia twarzy. Ale jeszcze testuję, więc nie będę wydawać pełnej opinii na temat pozostałych kosmetyków. Opowiem o nich za jakiś czas. Oczywiście wzięłam ze sobą też filtry. Filtr od Caudalie 30 do ciała, taka mgiełka, bardzo przyjemna. On jest też do twarzy i oczywiście jedna z moich ulubionych mgiełek Mesoesthetic. Odkryłam ją w tym roku i powiem wam, że jest rewelacyjna, więc myślę, że w przyszłym roku znowu do niej wrócę. Jakieś maseczki, Nuno Mini na wyjazd obowiązkowo, masażer od Mondunik. Tak przedstawia się ta nasza wyjazdowa kosmetyczka, zarówno moja, jak i Maxa. No i coś, w czym też zakochałam się, to jest ten olejek błyszczący w formie takiego żelu od Izermerga. Jaki on daje piękny efekt na skórze i cudowny zapach. To jest coś wspaniałego. Ładna, przestronna, duża łazienka. No to idziemy dalej.
No to teraz jeszcze pokażę Wam naszą sypialnię, która prezentuje się tak. A tutaj mamy też dużą, przestronną szafę dwudrzwiową. Kota, jeszcze raz. O, proszę, Pina. I żeby nie było, jest też Pipoś. Pipoś, pokaż się ładnie. No to co, koty, ruszamy na plażę. No, a wy macie wakacje. Tak narzekał, że pogoda dzisiaj nie bardzo. A słuchajcie, wróciliśmy z plaży, ja z czerwonym nosem i mam nadzieję, że teraz tego nie widać w kamerze. A Max przypieczony jak krewetka. Jestem na krewetki, czerwony. No, słuchajcie, mimo tego, że wysmarowaliśmy się filtrem i tak naprawdę temperatura nie była zbytnio jakaś wysoka, wystrzałowa, ale na plaży piekło i to naprawdę piekło, więc posiedzieliśmy może ze 2 godziny, 2,5 godziny, a później wróciliśmy do domu, zrobiliśmy jakiś szybki obiadek, wylegiwaliśmy się trochę przed telewizorem, no i stwierdziliśmy, że czas najwyższy wyjść z domu. Przebrałam się, jak widzicie, wyszykowałam. Max też już się pomału zbiera i uderzamy na mąciak. Idziemy sobie na spacerek, połazimy troszkę między ludźmi, widzieliśmy dużo fajnych straganów, zobaczymy co i jak, a później oczywiście obowiązkowa kolacja. Jeszcze nie wiem, gdzie będziemy jeść. Możliwości mamy dwie, w sumie takie plan, dwa miejsca, gdzie chcielibyśmy zjeść, więc wszystko wyjdzie w trakcie. No ale oczywiście zabieram Was ze sobą, także idziemy relaksować się na spacerek na mąciak.
I ostatecznie dzisiaj zatrzymaliśmy się w restauracji gruzińskiej. Będziemy sobie zamawiać dania. Dla Massimo będzie gulasz na początek, dla mnie będzie placek i później Maxy weźmie dla siebie szaszłyk. Do tego bierzemy dwa gruzińskie piwa i czekamy na kolację. Na zdrowie, kochanie, za nasze wakacje. Na zdrowie. Na zdrowie. Amore mio.